Cześć, siemano ludzie, witam was w kolejnym poradniku do farminga. Dzisiaj co prawda nie będziemy zajmować się drutowaniem, a zajmiemy się czymś bardziej pożytecznym, czyli przenoszeniem naszych ruchów twarzy, głowy do farminga. Na początku chciałbym zaznaczyć, że mój film jest kopią innego poradnika. Jestem kopią poradnika Super Banana, link do jego filmu znajdziecie w opisie, a jego poradnik dotyczył po prostu ETS-a. I działa to tak samo, także jeżeli chcecie, to możecie iść do niego na poradnik, będzie to samo. Ale chciałbym pokazać to po prostu do farminga, bo wiecie, nie każdy gra w ETS-a, nie każdy interesuje się ETS-em i nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że po prostu działa to na tej samej zasadzie. Również chciałbym pozdrowić Bolka, bo z tego co pamiętam, to on mi to właśnie pokazał, jak bawiłem się free trackami. No i troszeczkę sobie tutaj teraz pogadamy. Na początku czego potrzebujecie? Potrzebujecie kamerki i potrzebujecie dwóch programów. I to jest wszystko. Nic więcej nie potrzebujecie. Co ważne, kamerka nie może być jakiejś super słabej jakości. I nie musi być również jakiejś mocno dobrej jakości. Pamiętajcie o tym również, że jeżeli macie jakąś kamerkę i używacie jej do streamów, to nie będziecie w stanie używać jej do dwóch programów, czyli do OBS-a na przykład i do tego programu, w którym będziemy dzisiaj grzebać, że tak powiem. Plusy i minusy tego urządzenia, a FreeTracka. We FreeTracku przede wszystkim nie podobało mi się to, że mamy baterię, które musimy ładować i rozładowuje się to po jakimś czasie. Mamy coś, musimy mieć coś po prostu na głowie, czyli te urządzenie, które ma te diody podczerwieni. Czy to na słuchawkach, czy to na czapce, ja nie noszę za bardzo przy komputerze, tym bardziej czapki ani słuchawek przy komputerze, więc dla mnie to jest minus, ale za to plus był taki, że jeżeli nie macie dobrze oświetlonego stanowiska, nie macie dobrze oświetlonej waszej twarzy, to ten poradnik, który dzisiaj po prostu wam pokazuję, nie za bardzo wam się zda w nocy, wieczorami, gdzie po prostu wasza twarz jest słabo widoczna. Musicie sobie wtedy ogarnąć jakieś oświetlenie twarzy, no bo inaczej to nie będzie działać. Za to FreeTrack super sobie z tym radził, bo te diody właśnie były w nocy lepiej widoczne, a ten właśnie, a za pomocą kamerki właśnie w dzień lepiej to działa. Takie szybkie plusy, minusy. Ja tutaj oczywiście dam wam link do tego oto użytkownika, czyli Super Banana, mówię, to jest poradnik 1 do 1, tak jak będzie mój poradnik, ale ja wam to po prostu wytłumaczę po swojemu. Ściągamy dwa programy, które również są u mnie w opisie, czyli ściągamy AI Tracker i Open Tracker. I to są dwa programy, które nam dzisiaj w zupełności wystarczą. No i odpalamy sobie pierwszy, czyli AI Track. Tak jak widzicie, tutaj mamy od razu napisane Tracking Stopped. I teraz tak, wchodzimy w konfigurację. No i tutaj po kolei wszystko sobie omówimy plus minus. Kamera, wybieracie tutaj oczywiście swoją. Jeżeli macie jedną, no to tutaj oczywiście nie macie do wyboru nic, więc wybieracie tą jedną. Ja mam akurat dwie. Jeżeli wy macie dwie, to musicie tutaj metodą prób i błędów jakoś to popróbować, bo jeżeli będziecie mieli kamerkę, która już jest wykorzystywana, no to potrafi wywalić po prostu ten program. Ja zostawiam to na kamerce 0. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, no to oczywiście musicie wiedzieć, jaką rozdzielczość ma wasza kamera, ale powiem wam tak, jeżeli macie na przykład kamerkę Full HD, to nie ustawiajcie tutaj Full HD, bo wtedy po prostu będzie wam lagować. Ja mam kamerkę 720p, tą, którą akurat wykorzystuję do tego poradnika, bo drugą nagrywam oczywiście wam poradnik, a ta druga będzie służyła jako... tak, do której mówię, pokazuję teraz, no to służy właśnie do OBS-a, a ta 720p będzie służyła do tego programu. Także mam po prostu na monitorze dwie kamerki obecnie. Jak mówię, nie ustawiacie tutaj za dużej rozdzielczości, bo po prostu program sobie z tym nie poradzi. Będzie to lagowało, będzie to niezbyt fajne i tak dalej, i tak dalej. Także ja tutaj akurat polecam 640x480, czyli po prostu 480p. Ewentualnie 1280x720, z tego co pamiętam, to jest to rozdzielczość właśnie 720p. Musicie również wiedzieć, w ilu FPS-ach potrafi nagrywać wasza kamerka. Ja tutaj mam 60, ale dopiero to zauważyłem, a ogólnie mam 30 FPS-ów. I na tyle też bym zostawił, chyba że macie tą 60 FPS-ów, to możecie spróbować, czy będzie jakaś poprawa. Custom Brightness używacie sobie właśnie wtedy, gdy macie słabe warunki oświetleniowe. Może wam to coś pomóc. I na przykład w dzień możecie sobie to zmniejszać, a w nocy, gdy będziecie słabo widoczni, możecie sobie to zwiększyć. Tak to wygląda. Tutaj zaznaczacie sobie Use Remote Open Track Client. A, i oczywiście tego nie musicie sobie zaznaczać. Jeżeli wasza kamerka fajnie sobie radzi i potrafi się dopasować do waszych warunków oświetleniowych, to nie ma z tym żadnego problemu. Use Remote Open Track Client, zaznaczacie sobie to. IP tutaj was nie interesuje, interesuje was tutaj ten port 4242. Taki zostaje, chyba że macie ten port już zajęty, no to musicie sobie wtedy użyć innego. Dystans jest to wasz dystans od kamerki, czyli po prostu bierzecie miarkę, siadacie tak jak zawsze siedzicie przed komputerem i po prostu mierzycie od kamerki do waszej twarzy i wpisujecie ten dystans w metrach, czyli na przykład jeżeli macie 60 cm, to wpisujecie 0.6. Ja się tutaj bawiłem tym dystansem i nie zawsze ogólnie jak zmierzycie to dobrze to wychodzi, bo zaraz zresztą wam pokażę, o co tutaj chodzi.
Ale nie zawsze dobrze jest wpisywać ten dystans, który zmierzyliście, bo po prostu kamerka będzie gubiła waszą twarz. I za chwileczkę tutaj do tego przejdziemy i wam pokażę, o co chodzi. Kamera FOV to jest tak jakby szerokość widzenia waszej kamerki i jeżeli wasza kamerka obsługuje takie coś i możecie sobie zmniejszyć ten kąt widzenia, to polecam to zrobić. Polecam to zrobić do takiego momentu, gdzie po prostu jak na przykład jesteście uparci czy coś, to żeby kamerka was cały czas widziała. Na przykład jeżeli widzi was takich, po prostu szerokich, to zmieście sobie to na tyle, gdzie poruszacie się po prostu waszą twarzą. Żeby nie było to jakoś mocno rozległe, bo wtedy kamerka będzie mogła się lepiej skupić na ruchach waszej twarzy czy też głowy. Model type, no ja tutaj mam ustawione na medium, tak jak miał właśnie tamten użytkownik z tego poradnika. Tak bym to zostawił, możecie sobie pobawić się tutaj również ustawieniami fast, heavy, very fast. Ja ustawiam, mam to na medium, tak jak mówię. Landmark stabilizator sobie zaznaczacie i możecie sobie skalibrować twarz. Kalibracja twarzy polega na tym, że klikacie sobie calibrate face, patrzycie prosto w kamerkę i klikacie calibrate. I skalibrowane. Tak to wygląda. Autocheck updates możecie sobie zaznaczyć jak najbardziej. I to wszystko. Apply. Zamykacie. Zaznaczacie tutaj, żeby widzieć po prostu podgląd i klikacie start tracking. I tak jak teraz widzicie, nanoszone są na moją twarz takie punkciki. Nie wiem, czy to da się powiększyć, chyba już nie. W każdym razie na mojej twarzy są teraz takie punkciki. To jest po prostu właśnie to przenoszenie mojej twarzy do gry teraz. I macie zaznaczone tutaj oczywiście brwi, oczy, do tego usta, nos i obręb waszej brody. I to wszystko, co wystarczy wam tutaj. I oczywiście, tak jak mówię, no widzicie, teraz jest w miarę ok. No nie jest to jakoś super płynne, bo mówię, ta moja kamerka nie jest też super. Ale widzicie, jest taki moment tutaj, że na przykład gubi mi moją twarz. Możecie się wtedy bawić waszymi ustawieniami. O, tak jak widzicie, teraz na przykład w ogóle nie wykrywa jej, nie? Możecie się tam pobawić tymi ustawieniami, żeby było idealnie wręcz, bo jak będzie tak gubić twarz w tym momencie, na przykład tak jak ja mam tutaj, no to wtedy gra nie będzie tego widziała i będą jakieś dziwne skoki i tak dalej i będzie was to po prostu irytowało. Jeżeli macie tutaj już to ustawione wszystko w tym programie, no to już wystarczy i musicie go mieć cały czas odpalonego, czyli minimalizujecie go sobie i odpalacie sobie wtedy OpenTracka. W OpenTracku, co ważne, zaznaczacie sobie tutaj UDP over network, konfigurujecie i wpisujecie ten port 4242. OK, tutaj output na FreeTrack 2.0. Tutaj ogólnie pozaznaczacie sobie wszystko tak jak ja mam, tylko ten profil zaznaczcie sobie na default, bo ja mam tutaj swój profil do farminga. W opcjach nic nie zmieniacie, a mappingiem zajmiemy się za chwileczkę. Klikamy sobie start, no i tak jak teraz widzicie, ruszam się w tą stronę. To jest oczywiście odbicie lustrzane. Tak to wygląda, wszystko tutaj działa. Oczywiście to wszystko sobie możecie ustawić, bo ja na przykład mam ustawione, żeby przy ruchach do przodu, do tyłu praktycznie w ogóle się ta postać, że tak powiem, nie ruszała, bo denerwowało mnie to, że czasami, wiecie, gdzieś się poprawiałem czy coś i wylatywałem tak jakby z pojazdu w grze, nie? To jest wszystko, mordeczki, za chwileczkę przejdziemy jeszcze do tego mapowania, żebyście wiedzieli po prostu, co ustawić. Także odpalamy gierkę, jeszcze jedna rzecz tam w grze, jedną rzecz trzeba w grze ustawić i wtedy przejdziemy do mapowania. Gdy jesteście już w grze, to teraz pozostaje wam tylko włączyć śledzenie ruchu waszej twarzy, czyli przejść do opcji i tutaj znaleźć takie coś jak śledzenie głowy. Śledzenie głowy włączone w moim przypadku, wy sobie oczywiście to włączacie również, klikacie zastosuj i najlepiej zresetować sobie gierkę, żeby wszystko dobrze działało. Odpalacie sobie waszego save'a, wchodzicie do maszyny i za chwileczkę będziemy ustawiać. No i dobra, jesteśmy już w grze, wszystko tutaj oczywiście działa, tak jak widzicie, ruszam się i kamerka również w grze się rusza, ręce mam tutaj, żeby nie było później komentarzy typu, że zrobiłem tak jak ty i mi nie działa. Przejdziemy sobie jeszcze do paru ważnych opcji, czyli mianowicie, przejdźmy sobie tutaj do ustawień naszego OpenTracka, wchodzimy w ustawienia i zbindujcie sobie tutaj takie coś jak center, czyli po prostu wycentrowanie waszej kamerki, czyli siadacie, tak jak wam jest wygodnie po prostu i klikacie sobie center. I w tym momencie macie wycentrowane i możecie się na nowo ruszać. Chcecie siedzieć bliżej? Siadacie sobie bliżej, klikacie center i znowu was środkuje na pozycję 000. Teraz zajmiemy się tym mappingiem, czyli to co jest tak naprawdę najważniejsze, żeby to w ogóle wam się dobrze z tego korzystało i czasami zajmuje chwilę ustawienie tego, ale naprawdę warto, bo będzie to fajnie później oddawało. Wchodzicie sobie w mapping i teraz macie tutaj wszystkie 6, że tak powiem, pozycji. Poza rolem, bo rolem, przepraszam, tak rolem, rol to jest po prostu tak jakby obrót waszej twarzy, ale w farmingu, że tak powiem, to nie działa i nie ma odniesienia, więc to was nie interesuje. Przechodzicie sobie tutaj do tych rzeczy, które widać. Przejdziemy sobie do pierwszej, czyli jaw, tak zwany jaw, czyli po prostu wasz obrót twarzy w lewo i w prawo. Polecam sobie to tutaj tak ustawić, no bo oczywiście fizycznie nie jesteście w stanie obrócić się za siebie i widzieć to, co jest na ekranie, no bo się po prostu nie da.
Ja polecam wam to ustawić do takiego momentu, że tak jak siedzicie, troszeczkę wam tutaj zrobię więcej miejsca, żebyście widzieli, o co chodzi. Siedzicie na przykład w silniku, wycentrujmy to sobie. Ja polecam wam to ustawić tak, że jak na przykład patrzycie sobie na asfalt, no to jak wyjeżdżacie na przykład silnikiem, no żebyście jeszcze chwilę widzieli asfalt, nie? Gdybyście chwilę widzieli asfalt i teraz uwaga, robię mały obrót głowy, ja już praktycznie patrzę do tyłu, nie? Tak jak tutaj mam, no to zobaczcie, robię dosyć duży obrót głowy, patrzę na lewo i prawo i wszystko jest ok. I nagle robię taki delikatny obrót głowy i wszystko już widzę z tyłu. I polecam wam to tak ustawić, możecie oczywiście skopiować sobie te moje wykresy, ale niekoniecznie polecam to robić, bo wiecie, macie różne rozmiary monitorów, każdy siedzi w różnej odległości od monitora, macie może ultra wide, dlatego lepiej ustawić to po prostu pod siebie i tak, żeby was po prostu kamerka widziała, bo w pewnym momencie ja się zrobię tak i kamerka już mnie nie widzi, ona teraz nie wie, gdzie ja jestem, nie? Więc ustawcie to wszyscy pod siebie. Przechodzimy do kolejnej opcji. Opcja pitch, czyli tak jakby patrzenie w górę i w dół. To oczywiście również polecam ustawić samemu pod siebie, tak jak każdą zresztą pojedynczą opcję, nie będę się z tym cały czas powtarzał. Czyli macie góra-dół, jeżeli na przykład chcecie, żeby w ogóle wam się nie ruszała kamerka góra-dół, ale raczej chcecie, no bo możecie sobie spojrzeć tam, wiecie, na dół, gdzieś tutaj do góry, no to polecam to ustawić, tylko żeby to nie było po prostu zbyt agresywne, bo jak ustawicie to zbyt agresywnie, to każdy wasz najmniejszy ruch głowy w prawdziwym świecie będzie bardzo dużym odwzorowaniem tutaj w samej grze, tak? Czyli po prostu wasz ruch na przykład 2-centymetrowy w grze będzie to robiło pół metra, nie? No bo wiadomo, gra jest mniejsza. Roll, tak jak mówię, was nie interesuje, bo to jest tak jakby przechylenie waszej twarzy, ale tak jak widzicie w farmingu to nie działa. X, Y i Z, no to tak jak sama nazwa wskazuje, no są to po prostu pozycje waszej kamery. I teraz tak, polecam ogólnie te wartości, mówię, na dosyć małe zmienić, te X, Y i Z, bo chyba, że chcecie się na przykład mocno wychylać. Ale pamiętajcie o tym, że teraz akurat siedzę w John Deere, tutaj serii 6, 6R dokładnie, i tutaj kabina jest dosyć duża. Jeżeli ustawicie to sobie na większe, a będziecie siedzieć w jakimś ciapku, no to zobaczcie, co się stanie. Wjeżdżacie tak naprawdę, możecie wyjechać, byście byli w stanie wyjechać poza że tak powiem, wasz pojazd, poza waszą kabinę waszego pojazdu. Tutaj akurat w tym modelu jest to niemożliwe, ale oczywiście w innych ciunikach by się dało. Ale za to, mimo że w pozycji X nie mogę wyjechać poza tą kabinę, ja sobie to ustawiam zawsze na małe wartości, tak jak widzicie teraz mam na przykład takie maksymalne wychylenie. Mogę sobie to zmniejszyć jeszcze i mieć takie wychylenie, i żeby było mniej agresywne jeszcze. I teraz widzicie, delikatnie się ruszam się w świecie rzeczywistym, mocniej się ruszam, a w grze ma to praktycznie malutkie odniesienie, nie? Tak to wygląda. Z Y tak samo, ja mam Y akurat ustawione na zerowe wartości, bo jak ustawię sobie na wysokie, no to wy widzicie, co się dzieje. Ja mogę po prostu wyjechać poza kabinę i teraz sobie scentruję. Mimo, że ja robię delikatny ruch, no to gra widzi, że tutaj program widzi, że ja robię jakiś ogromny ruch. No i widzicie sami, co się dzieje, nie? Mimo, że ja się gdzieś tam, no tutaj akurat potrzebowałbym odbicia lustrzanego, ale no widzicie, podnoszę się do góry, zjeżdżam na dół, no mi to po prostu nie pasuje i dlatego mam to ustawione praktycznie na zero, żeby mnie to nie denerwowało, nie? I mogę gdzieś tam minimalnie się poruszyć góra-dół i tyle. Do tego w osi Z również polecam wam to ustawić na bardzo małe wartości. Oś Z, no to oczywiście jest wychylenie się do przodu i do tyłu. Jak ja zrobię tutaj bardzo mocno, to no to zobaczcie, że też mogę wyjechać poza kabinę po prostu, więc ustawcie sobie to na te X, Y i Z polecam ustawić na jak najmniejsze wartości, żebyście po prostu się z tym nie męczyli i żeby was to nie denerwowało. Dwie najważniejsze opcje to jest po prostu JAW oraz Pitch. Ta JAW jest najważniejsza opcją, nie? Również do tego moda polecę wam oczywiście w opisie link jeden, mianowicie jak włączycie sobie śledzenie waszej głowy, to w tym momencie tracicie takie coś jak dynamiczna kamera pojazdu. Tutaj też dużo osób o tym nie wie, ale jest taka opcja w farmingu jak dynamiczna kamera pojazdu. Możecie sobie to włączyć, wyłączyć, ale ogólnie ja mam jeszcze dodanego moda, który właśnie powoduje to, że ta kamera dalej może być dynamiczna. Mimo, że jest to śledzenie naszej głowy, to dalej może być dynamiczna. Wrzucę wam do tego link, również jest to na GitHubie. Pobierzcie sobie to po prostu, wrzućcie i tyle, nie? A teraz parę ujęć, jak to wygląda.